Niesamowite maszyny, które unoszą się w powietrzu bez użycia silnika. Polska od dawna jest uznawana za lidera w szybownictwie, a nasze szybowce i piloci zdobywają międzynarodowe uznanie. Szybownictwo w Polsce narodziło się w latach 20. i w 1928 roku Szczepan Grzeszczyk na szybowcu konstrukcji Wacława Czerwickiego CW-1 wykonał lot trwający 4 minuty z przewyższeniem 40 metrów. To jest taki przełom, data przełomowa i to już wtedy ruszyła taka lawina. Może wydawać się niesamowite, że szybowiec potrafi latać wiele godzin bez silnika. Odpowiedź kryje się w jego niezwykle precyzyjnej konstrukcji. Tajemnica lotu szybowcowego kryje się w ruchach samej atmosfery. Musimy mieć świadomość, że powietrze nie jest statyczne, stabilne. Opływając zbocza górskie, podgrzewając się czy nagrzewając się od ziemi, unosi się do góry. Dzięki właśnie tym ruchom powietrza szybowce mogą latać. Kluczowa jest także aerodynamiczna konstrukcja skrzydeł. Powietrze przepływa szybciej nad górną powierzchnią skrzydła, co wytwarza różnicę ciśnień, tworząc siłę nośną. To właśnie ta siła pozwala szybowcowi utrzymywać się w powietrzu i wykonywać długie przeloty. Cała sztuka polega na tym, żeby wynajdywać te prądy i pokonywać kolejne kilometry przelotu. W tej sztuce nie ma sobie równych Sebastian Kawa, 18-krotny mistrz świata w szybownictwie. Kiedy jesteśmy w powietrzu, ja zawsze wyznaczam sobie jakieś cele do realizacji i najczęściej kieruję się wtedy w góry, bo latanie w górach jest trudniejsze i jednocześnie jest dużo, dużo ciekawsze niż na płaskim terenie, bo można się znaleźć w takiej trójwymiarowej przestrzeni, która jest poograniczona różnymi ścianami, różnymi skałami i to jest przede wszystkim cudowne, bo widoki są niesamowite. To jest niesamowite przeżycie i naprawdę bardzo polecam spróbować. Dzięki tej pasji i doświadczeniu Sebastian Kawa wielokrotnie startował na jednym z najlepszych szybowców na świecie, polskiej konstrukcji Diana 2. Ten szybowiec po raz pierwszy cechuje się, ponieważ jest to program naukowy, powiem, monotonicznością przyrostu CZ do alfa. To powoduje, że taki szybowiec, jeżeli my chcemy się wznosić, krążymy na małej prędkości w noszeniu, to przy podmuchu zawsze siła nośna rośnie. I to pozwala zacieśniać wtedy krążenie, wykorzystać lepiej taki komin termiczny, w którym my latamy. Nikt z producentów na świecie jeszcze tego nie potrafił odtworzyć. To jest naprawdę ewenement. Od 2005 roku ja na tym szybowcu naprawdę bardzo dużo latałem. Teraz mam nadzieję, że jutro, pojutrze będę mógł wreszcie wsiąść ze stery szybowca Diana 4, który jest też konstrukcją pana Krzysztofa Kurgryńskiego. To jest szybowiec, który miałby nas przywrócić do tej elity, którą straciliśmy właśnie w latach 80. Miejmy nadzieję, że ten szybowiec będzie w dużej liczbie egzemplarzy produkowany, no i będziemy mogli się nim cieszyć.